Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Nysie dokonała zmian w wynikach rekrutacji do klas pierwszych w 2 dni po ogłoszeniu oficjalnych list naboru. Od środy do piątku rano rodzice byli informowani o fakcie przyjęcia ich dzieci, jednak potem pojawiła się nowa lista, na której dokonano radykalnych korekt. Wicedyrektor Bogusław Galla nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak do tego doszło. Drugi zastępca, Magdalena Stachów, również nie była w stanie wyjaśnić, na czym polegał ten dwuetapowy proces rekrutacji, który wzbudził ogromne emocje wśród dzieci i rodziców. Jest wtorek, 7 dzień lipca, Marcin Miłkowski. Zaczynamy wiadomości. Miss plaży wybrana. Została nią 22-letnia studentka Politechniki Opolskiej, Anna Gilewicz. W kwestii finansów nie poddawaj się nastrojowi chwili. Chwilówka może być niebezpieczna. W środę, 1 lipca, dyrekcja Nyskiego Karolinum ogłosiła wyniki naboru do gimnazjum nr 4. Jednak 2 dni później, w piątek, powstała druga lista rekrutacyjna. Zmiany dotyczyły w sumie aż 20 dzieci. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, wicedyrektor Bogusław Galla, podważa fakt istnienia pierwszej listy, mimo że sam ją podpisał i widziały ją setki osób. Dyrektor nie potrafił wytłumaczyć, jak to się stało, i ma swoją własną, rzec można, autorską wersję wydarzeń. Rozczarowanie i rozpacz dzieci, rozgoryczenie rodziców. Tak pokrótce można opisać efekty działania komisji rekrutacyjnej gimnazjum prowadzonego przez Karolinum. Dziecko czuje się fatalnie. Jego radość, kiedy w środę na liście był i okazało się, że jest zakwalifikowany do przyjęcia, jego radość była ogromna. W piątek, kiedy się okazało, że go nie ma na liście dzieci przyjętych, przeżył okropny stres. Od 3 dni nie wychodzi z toalety, ma taką biegunkę. Płakał przez cały piątek. Dla niego to jest po prostu traumatyczna decyzja. Jego mały świat zawalił się totalnie, bo on był przekonany, że będzie chodził do szkoły wybranej przez siebie, do szkoły, z którą wiązał wielkie nadzieje. Od dorosłych dostał na samym starcie po tyłku, takiego prawdziwego kopniaka. Od dorosłych, którzy powinni dbać o jego dobro, o jego zdrowie. Generalnie to się dla pana dyrektora absolutnie nie liczy. Dyrektor nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego doszło do radykalnych zmian listy przyjętych uczniów. Czyli ta lista pierwotna, wywieszona 1 lipca, liczyła 130 osób, tak? Wywieszonych rzeczywiście, wywieściliśmy tylko 56 nazwisk, pozostałe były do informacji w sekretariacie. A dlaczego tak? Ale dlaczego tak? Skąd się wzięło te 56 nazwisk? Planowaliśmy otworzyć 2 oddziały 28-osobowe i to było te 56 nazwisk. Czyli to były dzieci, które się zakwalifikowały do tych 2 oddziałów i rodzice, którzy dzwonili do szkoły i pytali o zakwalifikowanie dziecka, o przyjęcie do gimnazjum, otrzymywali informacje włącznie do piątku rano. Mam taki potwierdzony przypadek, że rodzic dzwonił w piątek o godzinie 9 i potwierdzono mu w sekretariacie, że dziecko zostało przyjęte do gimnazjum nr 4, po czym się za 3 godziny okazało, że dziecko przyjęte nie jest. Dzisiaj Bogusław Galla informuje rodziców, że należy interweniować u burmistrza, by pozwolił na otworzenie kolejnej klasy. 70. Czyli jak otworzysz jeszcze oddział, to jest przyjemność, zapraszam. Bogusław Galla robi to, mimo że od dawna wie doskonale, jakie jest w tej sprawie stanowisko gminy. I mam odpowiedź tą, którą nasz burmistrz podpisał. Nie widzą potrzeby zmiany porozumienia, na mocy którego powstał gimnazjum nr 4. Gmina, chcąc zachować równowagę w organizacji systemu szkolnictwa, nie widzi potrzeby kolejnych zmian. Na terenie miasta i gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. Mamy 3 obiekty gimnazjalne i w całości pokrywamy potrzeby kształcenia gimnazjalnego w naszych gimnazjach.
W dniu dzisiejszym sekretariat Karolinum telefonicznie zaprasza rodziców nieprzyjętych dzieci na spotkanie z naczelnikiem Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Kazimierzem Darowskim. Dostałam dzisiaj telefon z sekretariatu gimnazjum numer 4. Pani zapraszała mnie na spotkanie na jutro na godzinę 16 z panem Darowskim. Pani powiedziała, że to jest spotkanie w sprawie otwarcia trzeciego oddziału. Na planowanym spotkaniu Darowski ma apelować do rodziców, by wywarli presję na Urząd Miejski w celu utworzenia kolejnej klasy. Ponownie złożył wniosek w tej sprawie do pana burmistrza. Niestety, wygląda na to, że jest to wyłącznie próba zatarcia złego wrażenia i wyciszenia konfliktu, ponieważ takie zmiany są w najbliższym terminie niewykonalne. Naprawdę mamy bardzo dobrą kadrę pedagogiczną i również zapewniamy bardzo dobre warunki kształcenia w naszych budynkach i stąd była odpowiedź odmowna. Ostatnim punktem programu i być może najpoważniejszym uchybieniem dyrekcji jest brak jasnych kryteriów oceny świadectw. Jest zarządzenie opolskiego kuratora z 4 lutego 2015 roku. Jeśli chodzi o punkty z przedmiotów poszczególnych, to w zarządzeniu kuratora jest to podane. I one obowiązują jakby w całym województwie. No to zarządzenie jest na stronie kuratoryjnej i ono obowiązuje wszystkich dyrektorów. Może pan mi podać przykład, jak się liczyły oceny, jak były oceniane dzieci? Na przykład jakiś tam, powiedzmy, Jasiu Kowalski miał średnią 5 na świadectwie, a na teście kompetencji otrzymał na przykład 80% z angielskiego, a 100 z matematyki. Jak to było liczone? Miła pani, na tym pracowała komisja rekrutacyjna i nie jestem w stanie teraz przytoczyć szczegółów. Zresztą te działania są zakończone. No ale to wie pan, to, że one są zakończone, to rezultaty tych działań są zdumiewające. Zasad liczenia punktów nie zna wicedyrektor Magdalena Stachów, która twierdzi, że nie zajmowała się rekrutacją. Generalnie nie stosunkuję się do tego, dlatego że ja nie zajmowałam się tym. A całym procesem zarządzał wicedyrektor Galla. Niestety Galla też nie jest zorientowany w tej materii. Decydującym były oceny dziecka, jakie uzyskało na końcowym świadectwie oraz oraz sprawdzian, jakie dziecko pisało na zakończenie 6 klasy. No ale to wie pan, to jest jakby, to jest bardzo ogólna odpowiedź, ponieważ w regulaminie zaznaczone było tak, że na przykład za piątkę otrzyma tyle punktów, za czwórkę tyle punktów. Natomiast jak to było liczone? Czy na przykład, czy to było liczone tak, że była średnia z testu kompetencji plus średnia ze szkoły i to było sumowane, dzielone na pół i to była średnia w ogóle, które dziecko uzyskało? Miła pani, wysokie średnie dały wysokie wyniki. Na samym końcu zostają niestety dzieci, wobec których szkoła zachowała się co najmniej nieodpowiedzialnie. Nikt się z nami nie kontaktował. Dowiedzieliśmy, przychodząc na zebranie dla rodziców dzieci przyjętych, spojrzeliśmy jeszcze na listę, okazało się, że z tej listy dziecko wyleciało. Nikt nas o tym nie poinformował, nie zadzwonił do nas, żebyśmy sobie zebrali dokumenty, przynieśli do jakiejś szkoły innej. Gdybyśmy wyjechali na urlop, wrócilibyśmy w sierpniu, byśmy się przyszli sprawdzać, o które jest rozpoczęcie roku szkolnego, wtedy byśmy się dowiedzieli, że nasze dziecko spadło z listy i jest bez szkoły tak naprawdę. Na cały wywiad z wicedyrektorem Bogusławem Galną zapraszamy zaraz po wiadomościach. Do sprawy będziemy wracać. W weekend w Otłuchowie odbyła się kolejna edycja Lata Kwiatów. Kwiaty cięte, doniczkowe, wszystko do ogrodów czy balkonowych kwietników. Każdy miłośnik kolorowych darów natury mógł znaleźć coś dla siebie. Poza tym, jak co roku, trwały występy muzyczne, taneczne i kabaretowe. Największą gwiazdą imprezy był zespół Wilki. W ostatni weekend Otłuchów jak co roku utonął w morzu kwiatów. Tysiące miejscowych i turystów przyszło podziwiać kolorowe dary natury. Podziwiać i kupować, a wybierać było z czego. Iglaki, trawy, berberysy, wierzby, no i różne bonsaje jeszcze. Drzewka owocowe w pełnym wyborze. Jakie są? Róże. No, grusze w odmianach, wysokopienne, niskopienne, śliwy w odmianach, brzoskwinie w odmianach, morele w odmianach, jabłonie w odmianach. Poza tym mamy do zaoferowania róże wielkokwiatowe, rabatowe, pnące.
Wierzby japońskie, hakurani shiki, tak jak widać. Co państwo kupili? Widzę cały piękne kwiaty, popatrz pan. Rododendron, mały i duży jest. Ostróżki, no i takie kwiaty rabatowe. Pan kupował czy żona? Pół ja, pół żona. Mhm. Jest pan jakimś miłośnikiem kwiatów? Jak nie? Jestem, uwielbiam kwiaty. Nie pielęgnuje pan je? Nie. Mam swój ogród, mieszkam na wiosce w takim domku i mamy ogród. Także zajmujemy się tym, żona kwieciarką. W kwieciarni pracuje. Co roku tu przyjeżdżamy, oglądamy. Co państwo kupili? Kupiliśmy sakulenta gruboszowatego. Takiego pięknego. Cóż to jest? Roślinka. Kaktus. Z kaktusowatych, która kwitnie. No i taki okaz udało mi się dzisiaj dostać. Niektórzy przyjeżdżali specjalnie po kwiaty, inni nie omieszkali odwiedzić także innych straganów i zaopatrzyć się chociażby w specjały kulinarne. Co państwo kupili? Różę pnącą i stojącą 90 cm, bardzo ładne, lilową i czerwoną. Miodek kupiliśmy sobie, bo bardzo dobry mają tu miód z Bieszczad. Zawsze kupujemy, co rok przyjeżdżamy. Niektóre rośliny zachwycają i zadziwiają swoim wyglądem, inne także nazwą i ich historią. Legenda głosi o Judaszowcu, że kiedyś, 2000 lat temu, jak ukrzyżowali Jezusa, Judasz, jak zdradził Jezusa, powiesił się właśnie na drzewie judaszowym i kiedyś roślina ta była tylko i wyłącznie w białej barwie, a drzewo judaszowe, że Judasz się na nim powiesił, ze wstydu zczerwieniało i od tamtej pory wszystkie judaszowce są w czerwonej barwie. To jest chusteczkowe drzewo, potoczna nazwa, chusteczkowe drzewo, rośnie gdzieś też do 5 metrów wysokości, kwiaty ma białe, opadające w dół, z dwóch stron, jedna zawsze jest dłuższa, z daleka to wygląda, jakby ktoś powieszał chusteczki na drzewo, stąd ta potoczna nazwa, chusteczkowe drzewo. Ale lato kwiatów to nie tylko kwiaty, to także solidna dawka rozrywki, taniec, kabarety i muzyka. No i oczywiście niezapomniane wrażenia. Jak wrażenia z lata kwiatów? Świetne. Co pani tutaj robiła? Jak ta pani... Oglądałam kwiaty, idę teraz z wnukiem na co idziemy? Na bungee. Na bungee. A co później? A później posłuchamy koncertu, jak będzie. A jak atmosfera? Fajna. Co roku przyjeżdżam. Od lat. Jak co roku na scenie zagrały gwiazdy. W piątek wystąpił Mrozów, w sobotę Stan Borys, a w niedzielę zaśpiewał zespół Wilki. Efektowny pokaz fajerwerków zakończył 43. edycję Lata Kwiatów. 44. już za rok. Czterdziestoletnia paczkowianka podejrzana o zabicie szczeniąt. Funkcjonariusze zatrzymali pijaną kobietę, która miała wyrzucić do kontenera na śmieci 3 małe pieski. Jak tłumaczyła policjantom, nie miała warunków do utrzymywania szczeniaków. Funkcjonariusze podejrzewają, że mogła zabić nawet 13 szczeniąt. Teraz może jej grozić do 2 lat pozbawienia wolności. Zamknięty jest przejazd kolejowy na ulicy Grodkowskiej w Nysie w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko-Opole-Częstochowa. PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadzają bowiem remont. Objazd wyznaczono ulicami Wojska Polskiego i Torową. Prace remontowe planowo mają zakończyć się 17 lipca. W nadchodzący weekend niebo nad Jeziorem Nyskim rozbłysnie 1000 fajerwerków. 6. Festiwal Ognia i Wody wystartuje w sobotę o godzinie 17. Na plaży zagrają takie zespoły jak Fairy Tail Show i Horyzont, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. W związku z festiwalem uruchomione zostały specjalne linie autobusowe dowożące widzów na miejsce. Z roku na rok rośnie zainteresowanie festiwalem. Chętnych, by zobaczyć spektakularne pokazy fajerwerków, na pewno nie zabraknie. Uwaga pasażerowie linii PKP! Ze względu na remonty torowisk nastąpią utrudnienia związane z przejazdami pociągów. Zamiast pociągów zostaną podstawione autobusy. W związku z tym po torach nie pojadą zarówno pociągi osobowe, jak i towarowe. Komunikacja zastępcza jako pierwsza została wprowadzona 6 lipca na linii Nysa-Brzeg, przebiegającej między innymi przez Grodków. Więcej informacji uzyskają państwo u przewoźnika.
To był najtragiczniejszy weekend nad wodą od wielu lat. Nadchodząca fala upałów niewątpliwie zachęcała do relaksu na plażach. Niestety bilans utonięć jest szokujący. W sam weekend utonęło aż 41 osób. Jak do tej pory od maja na terenie naszego kraju utonęło blisko 130 osób. Według policjantów najczęstszymi przyczynami utonień są brawura, alkohol, brak rozwagi, niewłaściwa ocena własnych umiejętności lub po prostu ich brak. Nad wodą na terenie powiatu nyskiego było na szczęście spokojnie. Policjanci patrolują rejony kąpielisk i dzikich zbiorników wodnych. Pamiętajmy jednak, że nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych. Pamiętajmy, sprzyjająca pogoda, wysokie temperatury i słońce sprawiają, że właśnie nad wodą wypoczywamy najchętniej. Jednak jezioro czy morze to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także mnóstwo zagrożeń. To przede wszystkim tutaj liczy się uwaga i przezorność urlopowiczów. Przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Przy okazji letnich wycieczek i aktywnego wypoczynku o tragedię nie trudno. Każdego dnia w mediach pojawiają się apele, by nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Niestety amatorów jazdy na podwójnym gazie nie brakuje. Podczas 3 dni minionego weekendu funkcjonariusze w naszym regionie zatrzymali 4 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. 2 z nich kierowało samochodem, pozostała 2 to nietrzeźwi rowerzyści. Rekordzistą okazał się 51-letni mieszkaniec z Nysy. Zatrzymany w niedzielę około godziny 8 rano na drodze krajowej numer 46 w rejonie miasta. Wynik badania alkomatem wskazał ponad promil alkoholu. Nad wodą również znaleźli się prowadzący na podwójnym gazie. W miniony piątek na jeziorze Nyskim policjanci sezonowego ogniwa służby wodnej skontrolowali kierującego łodzią motorową, który holował narciarza wodnego. Sternikiem okazał się 47-letni obywatel Czech. Kolejny nietrzeźwy stermotorzysta został zatrzymany w minioną niedzielę. 34-latek to również obywatel Czech. Po wodach jeziora Nyskiego pływał skuterem wodnym. Teraz o ich losie zadecyduje sąd. Upalna pogoda w weekend zachęcała do wypadów nad wodę. Kto wybrał się w sobotę na kąpielisko miejskie w Nysie przy ulicy Ujejskiego, by nieco się ochłodzić i popluskać w wodzie, mógł podziwiać także przepiękne dziewczyny rywalizujące o tytuł Miss Plaży 2015. Wybory uświetniły pokazy wokalne i taneczne nyskich grup artystycznych. Żar lający się z nieba, niemiłosierny skwar, setki ludzi wypoczywających nad wodą. Tak wyglądało kąpielisko przy ulicy Ujejskiego w sobotę. Jakby tego było mało, temperaturę podgrzały jeszcze wybory Miss Plaży. 8 dziewczyn stanęło w szranki w rywalizacji o tytuł najpiękniejszej. Dziewczyny musiały pokazać się m.in. w strojach kąpielowych, zaprezentować 3 układy taneczne i zmierzyć się z czasem trudnymi pytaniami od jury. Wymień 3 cechy najtrafniej opisujące twój charakter. Więc mogą być wady, zalety, cechy, obojętnie. Wszystkie. Dobra, wszystkie. Więc niech będzie, że jestem uparta, że jestem ambitna i szczera. Drugie pytanie. A wady? Z pytaniami o swoje zalety i wady musiała się zmierzyć tegoroczna Miss Plaży Anna Gilewicz. 22-letnia Nysanka, studentka Politechniki Opolskiej, została wybrana jednogłośną decyzją jury. Ciężko, ze względu głównie na temperaturę bardziej, a nie ze względu na pracę, no bo wiadomo, zabawa. Mieliśmy 3 układy taneczne i było fajnie. Fajnie się pracowało z dziewczynami. Była świetna zabawa, ale były też trema i stres.
Jest stres. Zawsze jak się chodzi o publiczność, no to jest stres, wiadomo, że to jednak. Miłość tak na co dzień z tym do czynienia, więc nie jest tak łatwo. Oprócz podziwiania urody dziewczyn, każdy chętny mógł także zatańczyć popularną zumbę. Mimo upału, chętnych by trochę się poruszać nie zabrakło. Kolejne wybory Miss Plaży już w przyszłym roku. Klientów korzystających z chwilówek nie brakuje. Hasła typu nawet 1500 zł na miesiąc, pierwsza pożyczka za darmo, działają bardzo zachęcająco. Problem może pojawić się jednak, gdy przychodzi do spłaty zobowiązania. Często okazuje się, że po wzięciu pożyczki za 0 zł wcale nie udaje się nam wyjść na zero. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Millward Brown na zlecenie Provident Polska, aż 43% klientów, którzy wzięli w ciągu ostatniego roku pożyczkę krótkoterminową, skorzystało z oferty za 0 zł. Mogłoby to sugerować, że chwilówki są prawdziwym dobrodziejstwem i nie ma żadnych powodów do niepokoju z nimi związanych. Niestety blisko połowa klientów, którzy zdecydowali się na pożyczkę za 0 zł, nie potrafiło dotrzymać terminu spłaty i zostało z tego powodu obciążone dodatkowymi kosztami. Badanie wykazało, że prawie połowa, aż 49% klientów pożyczających na chwilę za zero miała problem ze spłatą takiej pożyczki na czas, no i musiała się liczyć z dodatkowym kosztem wynikającym ze zrolowania, czyli wzięcia kolejnej pożyczki na spłatę tej pierwszej. Jak się okazało, statystycznie dwa razy tacy klienci pożyczali na spłatę pożyczki, czyli w efekcie, gdy pożyczyli 1000 zł na miesiąc, to po miesiącu musieli oddać ponad 1400 zł, bo właśnie dwa miesiące to jest taka średnia długość, nazwijmy to, przeterminowania pożyczki za zero. Okazało się więc, że bardzo źle 1/3 klientów finansowo na tym pomyśle pożyczania za pozorne zero wyszła. Co więcej, 1/3 badanych twierdzi, że wzięło pożyczkę za 0 zł, gdyż zostało skuszone samą reklamą, a pieniądze tak naprawdę nie były im niezbędne. 1/3 z nich wzięła taką właśnie pożyczkę, bo została skuszona ofertą pożyczki za 0. Tak naprawdę nie mieli jakiejś wielkiej potrzeby pożyczkowej, tak naprawdę nie mieli jakichś pilnych zakupów i pilnych potrzeb. Skusiła ich sama reklama, 1/3 z takich klientów. Podobnie 1/3 potem mówi, że czuła się oszukana przez firmę chwilówkową, bo gdy przeanalizowała tą ofertę, gdy przyszło do spłacania, to okazało się, że często ta pożyczka jest po prostu droższa. Polska potrzebuje ustawy regulującej rynek pożyczek pozabankowych. Zapewni to transparentność, zwiększy zaufanie do sektora i pozwoli pozbyć się nieuczciwych firm, oszukujących klientów. A taka regulacja jest właśnie procedowana w Sejmie. Ona wprowadza tutaj pewne ograniczenia, ona wprowadza etyczne zasady pożyczania na tym rynku i właśnie pamiętajmy o tym. Ta regulacja jest wprowadzona po to, żeby klienci na tym skorzystali. Nie jest po to, żeby ta czy inna firma albo ten czy inny sektor rynku miał lepiej albo gorzej. Jest po to, żeby klienci mogli pożyczać bardziej odpowiedzialnie, bardziej rozsądnie i także taniej. Ważne jest, żeby ta regulacja jak najszybciej się pojawiła, bo będzie to z korzyścią dla klientów. Oprócz regulacji prawnych potrzebny jest oczywiście także zdrowy rozsądek. Znane są przypadki prawdziwych naciągaczy, którzy oferowali pożyczki z realnym oprocentowaniem 1000%. Dlatego jeśli kiedykolwiek będziemy zmuszeni wziąć chwilówkę, 2 albo 3 razy dokładnie przeczytajmy umowę, by nie dać się oszukać i nie wpaść w spirale zadłużenia. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na najbliższe wydanie wiadomości zapraszamy w najbliższy piątek. Do zobaczenia.